Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z Baldur's Gate. Ostatnim razem udało nam się tutaj pokonać złego maga, dokładnie pamiętam jak on się nazywał, i uratowaliśmy jakąś tam wiedźmę, znaczy ona mówiła, że można ją nazwać wiedźmą, ale ona oczywiście nic złego nie zrobiła. Wiedźmą tylko pod tym względem, że para się magią, a my takich, tak samo jak wiemy, jak chcieli właśnie zabić naszą wiedźmę, czyli tu jest zamknięte. Co ciekawe, bo my sobie spróbujemy teraz tutaj się dostać do tego. I tu są dwie dziwy. Ale zdobyliśmy 10 doświadczenia za otworzenie, za otwarcie zamku. Za otworzenie zamku. Dobra. Tam już byliśmy, prawda? U góry. Tu byliśmy, nie byliśmy w tym dużym namiocie jeszcze. I w tym drugim dużym namiocie też nie byliśmy. No dobrze. A dzień dobry. Chodzisz jako biedak. Oczywiście. Wychodzisz bogacze. Krupier. Nie tu coś mamy. Krupier. Krupier. Kana osoba. Krupier. Napotkana osoba. Nic tu nie ma. No, czyli z krupierami nie będziemy się, co? Zagra to ruletka w swojej najprostszej formie. Wybierasz numer i obstawiasz. Jeśli wyjdzie na jedną sztukę złota, dostajesz 36. Wstawmy, co? Hazard? Och, jakże mi przykro. Następny, proszę. Nowy. Dobra. Oczywiście. Nie będziemy szaleć, co? Pewnie można czasami wygrać, ale oczywiście. Jak to zawsze bywa w kasynach, na pewno przegramy więcej niż wygramy. Ej, stary! O! Oczywiście. O! Dzień dobry, uznajcie, że uznajcie się za ofiarę mistrza złodziei, króla kieszonkowców. Witiara. Nie mam czasu na konwersację. Król złodziei. Coś czuję, że będzie trzeba szybko go gonić. O nie, 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 mój drogi królu złodziei. Słucha? Tak to nie zrobisz. Tak to nie zrobisz. No mi tu nie uciekniesz. Kurde zwiał. Kurde zwiał. No to gamoń. No nic, dobra. Znowu wracamy na strzały zwykłe. Chciałbym spróbować go, że tak powiem, załatwić, ale nie wiem, czy jest to możliwe w ogóle. Dobra, wróćmy z tym z powrotem do to, żeby Mińsk strzelał z łuku cały czas, to też nie jest taki dobry pomysł. Ale dopóki psują mu się te miecze, to na razie nie jest najgorzej. Tu to chyba nie wpływa zupełnie na to. To nie jest, kurczę, The Elder of Scrolls, żeby używanie danej broni powodowało fakt, że się lepiej nią walczy, więc to nie ma największego znaczenia w tej chwili. Raczej nie jest to dobre, żeby Mińsk wychodził gdzieś do przodu z... Tędy, dobry panie, od tam! Tak, wiem, tutaj jest ta nasza zamieniona w kamień Tędy, dobry panie, tajemnicza kobieta. Zobaczmy, co jest tu. Tu jest jakiś... Wszystko, kupiec? Co mam, hej, jest tam wygląda... autentyczne, naprawdę autentyczne. Dobrze, kochany. Hej, tam wyglądacie na takich, co szukają przygód. Potrzebujecie nowego ekwipunku? Moje ceny mogą wydawać się wysokie, ale nic na to nie poradzę. Wszędzie brakuje żelaza. Pokaż nam swoje towary.
Standardzik widzę. Tak w ogóle warto by było... O właśnie. Przejrzeć te nasze ekwipunki. Coś do sprzedania? Gotowe, nie mam nic do sprzedania. Tyle? No dobrze, to jakiś zbrojmistrz był. W takim bądź razie. Oczywiście. Czy ja tu jeszcze coś ciekawego mogę znaleźć? Tu jest jakaś skrzyneczka. Zamknięta. To już bierzemy Imoen do siebie. I bierzemy otwieranie zamku. 26 sztuk złota. No, nie najgorzej, nie najgorzej. Czy tu jeszcze gdzieś można wejść? Do tych namiocików małych to już się nie da, okej. Wiecie co, chyba nie będziemy zwiedzać już całej tej góry tam, bo z tego co wiem, to nic tam nie ma, więc nie chcę was zanudzać znowu kolejnym odcinkiem, w którym będziemy łazić cały odcinek i nic więcej. Więc sobie szybciutko jeszcze przejdę tylko tędy. Zobaczę co tu jest. I pójdziemy sobie od razu do... Jeszcze udamy się do Neshkill. Na chwilę. Na chwilę momencik. Udamy się do Neshkill. Zaraz się udajemy znowu do... Ponieważ musimy się tutaj oczywiście udać. Po ten czar. Zobaczymy ile on tutaj będzie kosztował. Wydaje mi się, że kosztował mniej. Super. Żeby to nie było... Będzie zaraz, że autoreklama. Znaczy... Przepraszam, product placement. Nie autoreklama. Co ja gadam? Autoreklama. Oczywiście, że autoreklama, bo ja tutaj jestem ten. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem. Ale jak ktoś by mi chciał kiedyś zapłacić za... Oczywiście. Product placement. Czemu nie? Niech wam towarzyszy łaska Helma. Ale tak szczerze mówiąc... A, dobrze, nie masz. No. 213 sztuk złota. Myślę, że stać nas. Oczywiście. Myślę, że zdecydowanie stać nas. Oczywiście. I możemy teraz się udać, gdzie tu jest najbliżej. Tutaj. No dobrze, no tu niech będzie. Dajmy się tu. Tu będzie chyba właśnie najbliżej. Wolfek, a mógłbyś chociaż nie tłuc się, jak już wskakujesz tu. Przepraszam was bardzo, no ale... W ogóle masakra. Ostatnio zginął mi ten mały głupek. I znaczy się wyszedł na dwór. Taka kurde przygoda trochę. Wyszedł na dwór i on normalnie siedzi u mnie cały czas w pokoju, nie? Sobie ze mną tutaj i nigdy nie wychodził. To jest jeszcze mały gówniarek mały. Z zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Musisz się bronić. What is this? Hail and well met. O proszę, człowiek, witaj, miło cię widzieć. Co to jest? Wzajemnie wędrowcze. Wędrowiec. Ach, to najmilsze określenie, jakie usłyszałem od tygodni. Powinniśmy zabić go na końcu, Sędziak. Ma naprawdę nienaganne maniery. Cóż to, zdrada? Hand over your belongings and you may yet live. No, nie wiem, czy chcecie, żebym czytał. No dobrze, no ale przeczytam. Spokojnie, spokojnie, nie ma powodu, by uciekać się do przemocy. Oddaj nam wszystkie swoje rzeczy, a może jeszcze się... Może jeszcze trochę pożyjesz. Potrzeba trochę więcej, aby mnie przekonać. Łotrze, 5 przeciwko naszej drużynie? Macie raczej marne szanse. Powinieneś słuchać Sędziaka, przyjaciel. Może zauważyłeś już naszych towarzyszy. W tej chwili mierzą z łuków prosto w wasze serca. Podnieś na nas rękę, a przebiją was na wylot. Już mam zginąć, to przynajmniej zbiorę cię ze sobą. W takim razie weź sobie co chcesz. No nie, oczywiście, że nie.
Będziemy się bronić, tylko dlaczego Dina Hair stoi z samego przodu? Powiecie mi? Wow. This is impossible. Saint-Jack, Dorothea, I swore I would crush the life out of you someday. Today is that day. Saint-Jack, no teraz przysięgam, że kiedyś... Kojarzycie? Dorn. Mówiłem, że on będzie kiedyś. Że on będzie później w... Gdzieś koło kopalni. On był przecież wcześniej w... Gospodzie pod pomocną dłonią, prawda? No i fajnie. Pomógł nam. Dorn. You should be dead or rotting in a Luskan prison. How did you find us? I'm happy to see you, Dorn. Leaving you behind to take the blame was all Simeon's idea. He's the one you want, not us. Just following orders is a coward's excuse, Dorothea. And I haven't forgotten what you said. When I refused your advances. What advances? She would never consort with a half orc, especially when she has me. You haven't changed, Dorn. You're as stupid as you're ugly. Tell him, Dorothea. To jest ciekawe. Saint-Jack was the first to agree with Simeon. He always hated you. But you know I didn't feel the same way. Tia, what are you saying? Ah, there was, of course. But the half-breed brute is too stupid for that to work. Men, rush them! You are both mewling cowards, turning on each other as easily as you turned on me. Half your men are already dead. You'll join them soon. It didn't have to be this way. We've beaten you before, Dorn. We'll do it again. Attack! No tam wykopał mu uszy, zauważ, zdechł. No dobrze. W takim razie tak. Ty, podejdź tu. Co? Z braku kogoś lepszego. Cokolwiek sobie życzysz. Super. Cokolwiek zrobiłam. Cofnęłabyś się. Znikam. Wy wskażeć? Dobra zbroja i mniej gadania, więcej walki. Dobra tak. Zbroja i mocna stal. Dlaczego? To chce trochę. Dobra zbroja i mocna stal. Po oczach go, po oczach! Po oczach go, po oczach! No, ciekawe, ciekawe. Całkiem dobrze sobie poradziliście. Kurde! Kurde, przepraszam. No wkurza mnie to gardło po prostu. Ach. Całkiem dobrze sobie poradziliście. Wydajesz się zaskoczony. Zasady nie polegam na tych, którzy walczą u mego boku. Może okażesz się wyjątkiem od tej reguły? O, może. Co poszło między tobą a tymi bandytami i kim oni w ogóle byli? Nazywam się Dorn Khan i wyrównałem stare porachunki. Polowałem na ten dwójkę prawie przez rok. Dwoje z głowy, zostało mi jeszcze dwoje. Co się stało, kiedy na nich ruszyłeś? Widziałem, jak pojawiła się jakaś... zjawa? Moje mocy nie powinny cię interesować, chyba że potrzebujesz w swojej drużynie silnego ramienia. Są dość imponujące. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Tak sobie pomyślałem, że będziemy sobie teraz robić tak. Zauważyłem, że niektórzy mają bardzo ciekawe rzeczy przy sobie. I będziemy robić tak, przyłączać ich na moment i za moment z powrotem wracać do podstawowej drużyny, bo mogą mieć jakieś fajne przedmioty, które nam się przydadzą.
ty jesteś Kacperus? Tak, to ja. Słyszałem o twojej waleczności. Podróżowanie z tobą może mi pomóc w mojej... wendecie. A moje moce z pewnością pomogą tobie. Może i tak, zanim jednak przyjmę twoją pomoc, a zanim oferuję własną, powiedz, kogo dokładnie szukasz. Moich byłych towarzyszy, którzy zdradzili mnie i pozostawili na pewno śmierć w więzieniu. Tropiłem ich przez cały ostatni rok. Teraz, gdy Sędziak i Dortea nie żyją, została już tylko dwójka. Rozumiem, zdrada musi zostać ukarana. Możesz do mnie dołączyć, Dorn. No dobrze, w każdym razie możemy sobie dołączyć tą. Wrzucimy na chwilę Imoen. Dorion, tego by nie pochwalił. Wstyd. O kurde. Po przyłączeniu się Dorna nasza reputacja drużyny spadła o 2. No dobra. Mam nadzieję, że jak go wy... Nie może używać. Chaotyczny, dobry, neutralny, dobry, prowadzony, dobry, kapłan, kapłan, mag, kapłan, wojownik, druid, wojownik, mag, władca zwierząt. A neutralny może używać? No, to mi się podoba. Neutralny wojownik może. No to jest jeszcze jakiś tam dodatkowy plus, nie? Ale ten miecz i tak jest fajny. Weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie... Dobrze, skończyła się walka. Spokojnie, Imoen, już cię przywrócimy. Nabierzemy z powrotem. I ten mieczyk wygląda na interesujący. My możemy go... To jest miecz dwuręczny. To jest miecz dla Mińska, co ciekawe. Dlaczego? Ajajajaj. Czyli ten nie może. To jest dwuręczny miecz. Broń dwuręczna. Nie, wiecie co? Skoro tak, pozostawimy to Dornowi. Podejrzewam, że kiedyś, później, jak już będziemy mieli porządne poziomy, wrócę sobie i porobimy sobie questy dla tych właśnie tutaj wojowników. Powymieniamy sobie ich za, no, prawdopodobnie za Imoen właśnie, bo Imoen będzie... Jak to powiedzieć? Bo Imoen jest jedyną postacią, która się pojedynczo odłącza, nie? Zostawimy mu ten miecz, bo no... Nie jest nam potrzebny. Nie może go nosić ten, bo to nie ma to sensu. Dobrze. Rozmawiajmy z powrotem z Imoen. Ach, ty głupcze, wiedziałem, że wrócisz. Jesteśmy z powrotem na dobrej drodze, prawda? A żebyś wiedział, czuję się... No dobra, no. Romalenie Bambus. You shouldn't make a habit of committing mistakes like this. They add up. If you change your mind, I shall be no, dobrze, oni wszyscy zostają w gospodzie. No, szczerze mówiąc... Owszem, bo nie zaprzeczę. Ta grupa niewiele ma szacunku dla zasad. No właśnie, i to jest teraz problem. Wiecie co, chyba nie warto dla obniżać sobie reputacji o 2, po to tylko, żeby... zdobyć zbroję? Kolczugę? Nie, jak to jest? Paskowa zbroja? Bez sensu, nie?
chyba zupełnie bez sensu. Więc ja sobie to wczytam i za chwilkę do was wracam. Jak każesz. No fajnie. Jakaś fajna tarczka. To sobie wrzucimy. Nie. No, to nawet to uniesie, ale to nie, ale i tak Minsk będzie to nosił. O, mamy ten jeszcze. Zwój, zapomnieliśmy odczarować tej naszej babki. Kurde, nie wiem ile mi to zajęło. Z 15 minut, kurczę, nie wiem teraz. O, jakieś tu interesujące przedmioty. Mamy kwipunku, dostaliśmy awans. To i to można zebrać, reszty chyba nie. To i to. No, wygląda to interesująco. Skalp, skalp jak najbardziej. O, i mamy miecz dla tego. To mnie bardzo cieszy. I mamy tu jeszcze. Okej. Okay. No, to ciekawe to było, ciekawe. Zastanawiam się tylko, czy nie wrócić się jeszcze... I chyba tak zrobimy, wiecie? Wrócimy się jeszcze na chwilę na jarmark. Oczywiście. Bo przecież miałem odczarować naszą zamienianą w kamień niewiastę. Zamienioną w kamień... Tak, tak, ja już sobie poradzę, nie? Tędy, dobry panie, od tam! Gdzie mamy czar? Nasz? Mamy. Hej. Tędy, dobry panie, od tam! Słucha? Tędy, dobry panie, od tam! Pięknie. Oczywiście. Na lodowe tchnienie Auril. Dobrze jest zobaczyć nowe twarze i ponownie poczuć się wolno. Jestem Braven, kapłanka wojny z archipelagu Nordheim. Wydaje mi się, że byłam uwięziona w kamieniu przez całą wieczność. Ocaliliście mnie. Mnie. Więc zawdzięczam wam życie. Mam dług wdzięczności. A ja na tempusa nie lubię postanawiać nikomu... pozostawać nikomu dłużną. Pozwólcie mi walczyć z wami, ja będę cennym sprzymierzeńcem i prowadzę was na przyszłość pana Bite. Zrobimy ten sam myczek, co wcześniej. Zekę chciał sprzedać ten. ona nie ma nic. Dobra, Imoen. Równy z ciebie gość. Oj, to? Dawaj tam. Witaj. Zaczęliśmy dobrze, zaczęliśmy z męstwem serca. Być może kiedyś jeszcze stanę w waszej stronie, jeśli tempus pozwoli. Ale mi dzisiaj przeszkadzają wszyscy. No dobrze, czyli skład naszej drużyny wrócił do standardowej oczywiście wersji i biegniemy wreszcie załatwić sprawę z... Znaczy, zbadać sprawę kopalni w Neshkill. Prawda? Znaczy, na razie nie, na razie zbadamy sprawę okolic kopalni Neshkill. Oczywiście. Czyli tutaj miejsc różniastych. Co my, cóż my tu mamy? Dobra, w ogóle zajrzyjmy, bo tutaj coś było, nie? To ciekawe. Czy tu uda nam się jeszcze coś ciekawego odnaleźć?
Tutaj nie widzę nic. No, oczywiście. Już wam tutaj trochę chciałem oszczędzić. Tak w ogóle... Także tego. Już widzę bardziej, to się nie dało mi dzisiaj przeszkadzać. Przepraszam was, będzie ten odcinek odrobinę pocięty, no ale... Nic na to nie poradzę. W ogóle nie wiem, ile mi wyjdzie tego czasu, bo w tej chwili to już ciężko mi jest określić. Tyle było tych przerw. Wow. Śnieżny wilk. O nie. Teraz pytanie, czy ja to przeżyję. Przeżyłem. Uff. A śnieżny wilk to bardzo fajnie. Bo ze śnieżnego wilka będzie futerko. I 900 doświadczenia. Mega dużo. Spróbować. A takie futerko jest dużo, dużo warte. Mogę jedynie spróbować. Potrzebujecie moich usług? Potrzebujecie moich usług? To było takie hi hi hi. Ciekawe. No, no zupełnie nie wiem, ile to jeszcze może czasu zająć. Ksart. Wiem, że z ksartami nie powinniśmy zadzierać, nie? Tak bez przesady, nie? Przynajmniej. Oczywiście. Dobrze, panowie, odsuńcie się. I tutaj teraz zbieramy. Wiecie co, weźmy kilka tych mieczyków. Musimy coś dać w ręce dwóm osobom chyba. Żeby... Aha, nie ma miejsca. A to ma jakąś fajną strzałę. I to już drugą taką chyba mamy. A tu w ogóle są pozamieniane te postacie. No nie, jakoś inną. Ale dowiedzieliśmy jakąś fajną strzałę jeszcze. Dobrze, te mieczyki, tak w ogóle, to ja zapomniałem, że nasz koleżka tym wojuje. To jest do wyrzucenia, to zostaje tutaj. Tak po drugie. A, właśnie. A ty nie możesz? No dobra. Krótki miecz, Jaheira. A też nie możesz. To co ona może tutaj mieć? Nie może? Aha. Bo jakiej tarczy wyjmę? Nie. Mała tarcza. Co pancerza? Plus jeden. Nie możemy tego przypadkiem obadać? Identyfikuj. No. No nic, dobra. Niezidentyfikowane rzeczy to tam. Ha. Czy... Co ja tutaj mogę jej dać, żeby ona sobie to... A, sztylet chyba. Sztylet. Tego sztyletu nie mam, dobra. Oczywiście. Wiecie co? Tak sobie patrzę, że dzisiaj... Że na dzisiaj sobie chyba skończymy. Nie mam pojęcia, ile wyjdzie mi długość, znaczy jaka długość wyjdzie mi tego odcinka, bo miałem mnóstwo przerw. Może się okazać, że ten odcineczek jest trochę krótszy. Nic na to nie poradzę, bo nie jestem w stanie w tej chwili określić. W każdym razie na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Jutro? Dobrze mówię? Tak, jutro. Prawdopodobnie jutro będą dwa kolejne odcinki, ponieważ odcinek wcześniejszy i ten odcinek powinien być z tego co pamiętam w jednym dniu wystawiony, więc jutro powinny się pojawić dwa kolejne odcinki, a w środę to jeszcze zobaczymy, bo tak jak już tam kiedyś mówiłem, postanowiłem zmienić troszkę ten system czego? Wystawianie filmu z Baldura. Będzie to 4 filmy tygodniowo i będzie to poniedziałek i wtorek.
No i jeszcze sobie na koniec zabijemy. Nie mam do tego serca. Kilka koboldów. Ostrze przechnić jego właściwy rozmów. Zawsze się za nią opowiadam. No dobrze. No ale cała reszta już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, no i do zobaczenia. Cześć.